Analizy Live, mówimy o inwestowaniu gospodarce, rynkach finansowych, rynkach inwestycyjnych i o świecie mówimy. Rafał Bogusławski, Dzień dobry. Dzień dobry. Robert Stanilewicz, Analizy Live, czyli kawałek analiz online i firmy, która zajmuje się od 22 lat wszystkim, co dzieje się w funduszach inwestycyjnych. I także mamy w grupie Fundusz Platformy inwestycyjną, w której można inwestować w fundusze inwestycyjne, także w fundusze indeksowe. Mówimy codziennie od poniedziałku do piątku z przerwami, oczywiście, o tym, co dzieje się na rynkach. Pamiętając, że jak ktoś inwestuje długo, długoterminowo, to część z tego to, albo duża część z tego, to może być szumem w takim długoterminowym horyzoncie. No ale to jest takie ciekawe, że lubimy z Wami o tym pogadać. I wiem, że jest tu parę osób, które też. Lubią na to wszystko popatrzeć, co dzieje się w gospodarce na świecie na rynkach finansowych. Dzień dobry wszystkim, witamy, witamy. Andrzej, Jakubowski, Piotr Ceprym, witamy was wszystkich. Tutaj wymieniłem samych facetów, co już podpada, bo przecież. A już jest pani Małgorzata już jest Małgorzata, tak, Marek Małgorzata. Adam, dzień dobry. Z, dzień dobry. Mały, to taki mały talk, small talk o niczym na razie, ale kilkadziesiąt sekund na rozkręcenie się. Część osób na początku widzi reklamę, a nie nas, a więc jeszcze chwilę poczekamy. No, o, tutaj, dzień tak dobry. Chciałem powiedzieć, na... że od trzech lat to jest na co popatrzeć faktycznie. To tak. No, jednak te, te ostatnie trzy lata to dużo się działo. Porównanie na przykład do poprzedniej dekady. Jest na co popatrzeć? Co masz tu myśli? W gospodarce. gospodarce. A, tak, że tak, tak. A dzień, do, dzień dobry, narty to fajne, ale wtedy nie można was oglądać na żywo. To, trudno. No, prawdziwy, wi wierny widz to wybiera, decyduje. Coś, Coś to jest najważniejsze. Wybrać. Coś trzeba wybrać. Na wyciągu też tam można przecież włączyć jakiś internet sobie w telefonie. No. I zaś na dartach, tak? <laughs> Nie, nie, na wyciągu, na wyciągu. Trzeba jechać tam, gdzieś są długie wyciągi i, i wystartować wyciągiem o 8.45 i potem oglądać. No dobrze, proszę Państwa, startujemy, startujemy i już bez bicia piany bierzemy się do konkretów. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz, analizy live, inwestowanie, rynki finansowe, gospodarka, świat. Wczoraj stany, tak, w jakichś takich mieszanych nastrojach, tam jakiegoś szału nie było. Mamy najświeższe dane z niemieckiej gospodarki, które okazały się dobre, ale żeby to jakoś tak zwalało z nóg, to trudno powiedzieć, za chwilę te dane pokażę. Nie, nie, zamówienia w, w, przemyśle, w przemyśle 1% miesiąc do miesiąca, prognoza minus 1%, poprzednio 3,2%. E, powyżej prognozy, także e, optymizm, tak, euro się umocniło od razu z tego. Powodu. A, tutaj jeszcze, a tutaj jeszcze pokazuje zamknięcie w Stanach. No i teraz oddaję Ci głos. Tak, e, proszę Cię o, tak, o taki zbiór najważniejszych, na teraz najświeższych rzeczy z rynków finansowych. W Stanach, w Stanach trzeci dzień wzrostów, czyli test tego, jak silny jest ten ruch wzrostowy, bo czwartek, piątek w Stanach rynki rosły, no i, i na początku dnia byki chciały trochę powalczyć, natomiast końcówka dnia to już um, straciły siły i generalnie skończyliśmy na zero praktycznie. Nazda spadł minimalnie, SP500 minimalnie wzrósł i myślę, że dzisiaj się przygotowują wszyscy na to, co powie Paweł. O 16 jest jego wystąpienie przed Komisją Senacką i myślę, że to to będzie wydarzenie, które spowoduje sporą zmienność na rynku, bez Względu na to, co powie. Pytanie, jak rynki to zinterpretują, znaczy trudno oczekiwać, że będzie bardzo gołębie wystąpienie, natomiast zależy, jak rozłoży akcenty i też zależy od tego, jak rynki są przygotowane na to, co powie Powell. Ja zakładam, że rynki są przygotowane na dość jasrzemi komunikat, więc jakby okazało się, że nie jest zbyt jastrzębio, to może się okazać, że byki będą miały znowu argument, żeby trochę podnieść rynek, natomiast jak jesteśmy Weźmy w okolicach 4000-4100 punktów, to jesteśmy w środku takiego kanału konsolidacyjnego pomiędzy 3900-4200. I to naprawdę dla SP500 to są takie poziomy, przy których tutaj no, każdy ruch w górę, w dół może być zupełnie przypadkowy. Jakaś tendencja trwalsza no, potrzebuje, potrzebują inwestorzy, żeby trochę mocniej uwierzyć w to, że będzie jakiś bardziej prawdopodobny scenariusz, czy no lending, czyli dobra koniunktura w gospodarce amerykańskiej, a równocześnie spadek inflacji, czy jednak na przykład recesja, bo wtedy okaże się, że no zyski amerykańskich firm spadną znacząco, więc tutaj raczej byśmy wtedy mieli pogłębienie spadków na rynku amerykańskim. A tutaj jest P500 za 5 miesięcy i wczorajszy dzień taka świeca, która ma taki knot długi, to oznacza, że w ciągu dnia byliśmy zdecydowanie wyżej, że otwarcie było troszkę powyżej Piątkowego zamknięcia, natomiast potem na koniec dnia już inwestorzy stwierdzili, że wystarczy tych wzrostów, i poczekamy, co się będzie działo w najbliższych dniach. To, to nie jest bardzo znaczące, to co się wydarzyło wczoraj, zwłaszcza, że dzisiaj mamy Pauela. Natomiast no, widać, że, że na razie nie ma takiego przekonania silnego, że to, to już jest nowy trend wzrostowy, nie ma też przekonania, że to jest trend spadkowy. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że większość inwestorów jest negatywnie nastawiona do rynku amerykańskiego. Te proporcje się zmieniają, ale generalnie. Poziom pesymizmu jest dość wysoki. To jest jeden z argumentów, według mnie, za tym, żeby nie zakładać, że rynek amerykański wejdzie w bardzo silną że spadki z rzędu nie 30%, bo najczęściej taki poziom pesymizmu, który jest obecnie, to on się pojawia właśnie wtedy, kiedy już te spadki są 30%, a nie zanim one się pojawiają. Jeżeli, jeżeli mamy w tej chwili taką sytuację, a pomimo na rynku, jeżeli chodzi o nastawienie inwestorów, pomimo tego, że rynek akcji w Stanach Zjednoczonych no w tym roku w zasadzie trzyma, od grudnia ubiegłego roku trzyma się na podobnych poziomach, tu się niewiele zmieniło, a ten sentyment w lutym, w drugiej połowie lutego mocno się pogorszył, no to pokazuje, że inwestorzy raczej do, do wszystkich docierają informacji na temat ryzyk związanych z zacieśnianiem polityki monetarnej, obawy o to, że będzie słabsza koniunktura w gospodarce, że inflacja może być bardziej uporczywa, no i Rynek na to zareagował w drugiej połowie lutego, zwłaszcza na y, rozczarowanie odczytami inflacyjnymi i obawami o to, że, że Fed będzie podnosił wyższy, wyżej stopy procentowe. Natomiast w tej chwili to zostało zgontowane No i poczekamy na to, co powie Powell poczekamy na dane o inflacji. Ja myślę, że dane o inflacji w przyszłym tygodniu, 14, to będzie coś, co znowu, co znowu wywoła duże zamieszanie na rynkach i zobaczymy, co, co będzie potem. Natomiast na razie, patrząc na amerykański rynek akcji, to to wczorajsza sesja nie, nie odpowiedziała na pytanie, czy zaczynamy trend wzrostowy, czy wprost przeciwnie, to jest tylko ruch korekcyjny. Mamy lekkie umocnienie euro. Euro zbliża się do poziomu 1,07, to jest taki poziom, który jest dość istotny, ale istotniejszy jest poziom 1,08. Jak popatrzymy na euro-dolara, to poziom 1,08 to jest taki poziom, przy którym ja się spodziewam, że jeżeli to jest ruch korekcyjny, ja zakładam, że trend spadkowy na euro-dolarze już się zaczął, tak, czyli w przełom stycznia, lutego, że to jest lokalny szczyt i zaczęliśmy nowy ruch spadkowy, natomiast tutaj może ten, ten ruch spadkowy będzie korygowany, znaczy rzadko się dzieje nawet na rynku walutowym, że nie ma żadnych ruchów korekcyjnych, więc jeżeli to już się zaczął trend spadkowy, to według mnie taki bardzo istotny poziom. Pierwszy to jest 1,0... 68, tak? drugi to jest, to jest strefa 1,068, 1,070. Tak? To, to są takie poziomy, na które bym patrzył. Natomiast jak rynek dojdzie do poziomu 1,08, to też się nie zdziwię. I to jest według mnie taki dość istotny poziom, patrząc technicznie. Te rynki są dość techniczne, czyli po prostu psychologia ma znaczenie, i spekulanci wybierają sobie takie poziomy, no bo to jest. Coś, co można łatwo wyliczyć. Widać, jak się rynek zachowywał wcześniej. Oczywiście tam są manipulacje, pułapki i tak dalej. Natomiast krótkoterminowo to jest mało przewidywalne. Natomiast w dłuższej perspektywie to daje spojrzenie, znaczy, daje perspektywę, w co się dzieje na rynku. I w tej chwili mamy taki moment, kiedy po okresie wzrostu 100%, wzrostu rentowności obligacji, czyli też wzrostu stóp procentowych, ale to oczekiwań na wzrostu procentowych bardziej w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, mieliśmy tak. I umocnienie dolara. W tej chwili pojawiają się komentarze no, ze względu na to, że Europejski Bank Centralny też będzie podnosił stopy procentowe, więc to nie jest tak jednoznaczne, że, że to, co się działo w lutym z dolarem, który się umacniał i euro, że słabło, że tutaj te argumenty są bardziej rozłożone po obu stronach za umocnieniem walut. Więc je, wielu uważa, że euro jeszcze może, może się umacniać. Ja zakładam, że nie. Zakładam, że ten poziom 1,08% to jest poziom przy którym pojawi się bardzo duża podaż. Natomiast gdyby, gdybym się mylił, to tak naprawdę poziomy 1, 12, 50 1.13 to jest taki, taki poziom przy, których, przy którym zakładam, że jeżeli na, ja się pomyliłem, tak, i, i w styczniu to nie był początek to nie był szczyt lokalny, to, to jeszcze będzie jedna fala. Byłaby jedna fala wzrostów, to poziomy 1, 1,13 to jest według mnie te poziomy, na które warto zwrócić uwagę. To jest, dlaczego o tym tak dużo mówię? Już Robert, chciałeś coś skomentować? nie, nie, nie w życiu. Dlaczego? Dlatego, tak że mówię, bo dużo? dolar. Jakie dużo, Rafał? Jakie dużo? Jak na Ciebie to nic w ogóle. to Do Początek dolar, dopiero. Dolar czy euro-dolar, to jest coś, co ma bardzo duże odzwierciedlenie na to, co się będzie działo na rynkach wschodzących przede wszystkim. Jeżeli dolar by się umacniał, to yy, zakładam, że przede wszystkim rynki wschodzące. To nie będzie dobra inwestycja. To jest coś, co warto brać pod uwagę, że przy tym scenariuszu, który ja preferuję, to rynki wschodzące to będą rynki słabsze niż na przykład rynek europejski, mówię o akcjach i rynek amerykański. I obligacje z rynków wschodzących również nie będą zbyt atrakcyjną inwestycją, ponieważ obligacje rynków wschodzących poruszają się Bardziej za przepływem kapitałów, czyli tam większe znaczenie ma to, czy kapitały tam płyną, czy nie. Jak umacnia się dolar, to kapitały przestaną, przestają płynąć na rynki schodzące. Tym, którzy z nami są po raz pierwszy albo kilka razy dopiero byli, przypominam, że to jest live na żywo. Tak, z pełną premedytacją używam takiego określenia. Ten live jest rzeczywiście na żywo. I możecie zadawać pytania, i to dowolne pytania zwią związane z inwestycjami, związane z funduszami inwestycyjnymi, bo analizy live to kawałek analiz online, czyli firmy od funduszy inwestycyjnych. Więc zapraszamy. A ci, którzy jeszcze nigdy tego nie zrobili, to może teraz coś napiszą, jakiś przynajmniej dzień dobry, czy coś w tym stylu, bo rzeczywiście mamy taką stałą grupę. Aktywnych osób. Fajnie byłoby też zobaczyć te osoby, które zwykle gdzieś tam w cieniu tylko podglądają, znaczy bardzo dobrze, że podglądają, po to po to, to jest, żeby podglądać. Przemk Rafał bardzo płynnie, jak w, zwykle w swoim stylu, przemknął gdzieś od stanów do euro, żeby pokazać też euro-dolara, koniec końców, Ten, ale temat wystąpienia Drzema. Paweł, tak, tak po prostu przemknął przez Twoją wypowiedź. Tutaj w komentarzach on się też pojawiał. Czyli dziś dzień Paweł na giełdach, tak? Mogę rozmirać. Maciej, ja u Maciej to mogę pisze. dużo i długo. <laughs> Maciej, czyli szef amerykańskiego banku centralnego, szef Fed, Fedu, Rezerwy Federalnej. Dzisiaj, dzisiaj jest spodziewany, będzie przed, przed komisją senacką. Senacką i tutaj czytam, tak podglądam, co tam piszą, to, że jest oczekiwane, że może być Jastrzębi, tak? Tak, no dobrze, tak no przede, przede wszystkim, no to są wypowiedzi z ostatnich też, trudno, żeby on przed Komisją Senacką powiedział coś innego, niż mówił ostatnio, a w, w bardziej w jego komentarze były Jastrzębie, to znaczy, że będą, będą utrzymywali wysokie 100% aż uporają się z inflacją. To jest trochę niebezpieczne, bo Naprawdę w obecnej sytuacji gospodarczej przede wszystkim czas, czas to jest najważniejsza zmienna, to znaczy nie da się zdusić inflacji bez wywołania recesji I, i to jest wyzwanie, które mam nadzieję, że członkowie Fedu mają świadomość tego, że po prostu według mnie trzeba się pogodzić z tym, że inflacja potrwa jeszcze ze dwa lata co najmniej, zanim wróci w Stanach do celu inflacyjnego, bo to jest prawdopodobne, że nam wróci do celu inflacyjnego, ale dwa lata... Pewnie by to zajęło. Natomiast, jeżeli zrobią to za szybko, to będzie spadek inflacji wywołany recesją, natomiast potem będzie odbicie inflacji. To jest, to jest coś, co jest niestety w obecnej sytuacji gospodarczej najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. To znaczy, że gospodarka tak się ma, jak słowa Pawła Piotr pisał wcześniej. Nie, to znaczy, to dla rynków finansowych jest bardzo istotne, bo rynki próbują dyskontować. To w ogóle to jest paradygmat, który od czasów Alana Greenspana zaczął dominować na rynkach, że Fed rządzi rynkami. I są granice tego rządzenia, to znaczy są momenty, w których Fed nie, nie jest w stanie ani rządzić gospodarką, ani rynkami. Musi się zgodzić po prostu na to, że są okresy, w których. Siła, siły gospodarcze czy siły rynkowe są większe, natomiast on ma bardzo duży wpływ i cały czas będzie miał ten wpływ, natomiast y, też warto pamiętać o polityce fiskalnej. Więc to nie jest tak, że gospodarka ma się tak, jak mówi Powell, tak, jak, jak, jak słowa Pawela, tylko rynki próbują odczytać, jakie będą intencje, jeżeli chodzi o politykę monetarną, ale równocześnie w związku z tym, że Fed ma bardzo dobre analizy makro, to znaczy oni mają przegląd tego, co się dzieje w gospodarce, to wszyscy słuchają uważnie. W tym tygodniu też będzie Beżowa Księga, to też jest to też taki przegląd danych makroekonomicznych. Wszyscy słuchają uważnie, bo weryfikują to, co sami wymyślili. Tak? Duże domy inwestycyjne, banki inwestycyjne mają też bardzo dobre yy, dział, działy badawcze, makro. Natomiast Fed jest, y, no, wszyscy biorą pod uwagę przede wszystkim intencje. I to jest, to jest coś, co y, ja doceniam w przypadku banków centralnych. Fed mówi wprost: my chcemy, żeby inwestorzy i ludzie wiedzieli, dokąd zmierza nasza polityka. Tak? To, że oni czasami sprawiają wrażenie, czy to jest trochę gry aktorskiej, tak, sprawiają wrażenie, że jest na przykład bardziej jastrzębi albo mniej jastrzębi, no to oczywiście to jest dopuszczalne, natomiast nie jest tak, jak w przypadku jednego banku centralnego pojawiło się, że właśnie o to chodzi, żeby nikt nie wiedział, co będziemy robili, bo wtedy spekulanci by to wykorzystali. No to jest trochę inna koncepcja, która mi nie jest bliska. No i tutaj jeszcze z Bloomberga cytat pokazuje, że oczekiwane oczekiwany jest to, że powtórzy te estrzębie, sygnały, że stopy mogą być jednak wyżej niż oczekiwano wcześniej, tak? tak? Jeżeli dane gospodarcze będą nadal takie gorące, czyli takie pozytywne. No i te dane są cały czas w miarę pozytywne, choć są bardzo zmienne. I to w ogóle to nie tylko Stan Zjednoczone, ale Europa. Dane według oczekiwań, to cały czas to się rozjeżdża. To nie, 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 nie dlatego, że analitycy, ekonomiści tak, zgłupieli nagle. Tylko dlatego, że po prostu cały czas gospodarka światowa jest mocno rozchwiana. Ostatnio patrzyłem dane na przykład ze Szwajcarii. Inflacja miała być 3,1, jest 3,4. Chciałbym mieć taką inflację notabene. Chciałbym, żeby procent taka była. Natomiast znowu dzisiejsze dane z Niemiec. Miał być spadek zamówień, jest wzrost zamówień. Jak popatrzymy na to... Jak, jakby... tak? jak popatrzymy na to, co się, jak, jakie dane napływają, to jesteśmy cały czas w takim obszarze dużej niepewności i zmienności. Po prostu cały czas jakieś dane pojawiają się, znaczy mechanizmy gospodarcze, które trudno jest uwzględnić ze względu na to, co się ciągnie za nami od 2020 roku. Oczywiście wojna na Ukrainie ma swoje oddziaływania, ale to początek tego to jest 2020 rok i my cały czas falujemy. To znaczy gospodarka światowa sobie faluje i, i naprawdę jest to bardzo trudno prognozować. To jest wyzwanie dla ekonomistów. Dopiero poziom inflacji w USA w przyszłym tygodniu ustawi rynki do końca marca. dziś tylko trochę teatrzenia pisze no, Maciej. Tak, no to też warto pamiętać, że tam inflacja to jest najpierw ta inflacja konsumencka, potem jest następnego dnia producencka, a potem tydzień później, mniej więcej trochę ponad tydzień później. 22 jest posiedzenie Fedu, a jeszcze później będzie PC, czyli ta inflacja. Personal consumption expenditures. To jest coś, co, na co Fed bardzo mocno zwraca uwagę. No i samo posiedzenie Fedu, bo to też, też tam pewnie się pojawią informacje na temat tego, co dalej. 21-22 marca, 22 decyzja. Tak, tak i to jest i, i te najbliższe tygodnie dla takich inwestorów spekulacyjnie nastawionych, to będą może. Dobre albo złe, ale będą zmienne, ze względu na to, że tych zaskoczeń będzie całkiem sporo. W tym tygodniu jeszcze dane z rynku pracy amerykańskiego, i tutaj też może być nerwowo, ze względu na to, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile tych miejsc pracy powstanie. Więc będzie ciekawie, dużo się dzieje. Natomiast dla długoterminowych inwestorów to ważniejsze jest jednak to, czy Fed wybierze ścieżkę recesyjną, czy jednak da trochę czasu na dostosowanie się cen w gospodarce. Jeżeli Da trochę czasu, według mnie to jest lepsza polityka, ale co ja tam wiem? No, oni mają swoje koncepcje i będą je realizowali znaczy, z całym szacunkiem dla, dla, dla tych ludzi, bo presja na to, żeby szybko zdusić ceny w gospodarce, jest dość duża. To znaczy, oni się boją takiego syndromu, który właśnie pojawił się w latach 70. chociażby i też w wielu krajach, w których inflacja na wysokim poziomie, taka inflacja dwucyfrowa. Nie, może nie 20%, ale w okolicach dwucyfrowej utrzymywała się przez kilka lat, jak duże wyzwania są potem, żeby wrócić z inflacją do takich poziomów, które są bliskie powiedzmy tych 2% tego celu inflacyjnego. Po prostu gospodarka to się utrwala. To jest tak, że ludzie się przyzwyczajają, biznes się przyzwyczaja, wszyscy już wiedzą, że jest inflacja następuje. W zasadzie tworzy się strukturalna inflacja. I potem, żeby to zdusić, naprawdę. No może być tak, że pomoże trochę to, co się na świecie dzieje, na przykład globalizacja pomagała w duszeniu inflacji, natomiast deglobalizacja nie będzie pomagała. Więc boją się tego i być może wybiorą taką ścieżkę restrykcyjną. To nie byłoby dobrze dla rynku akcji. no niestety. To co, przechodzimy do gotówki? Tak. Gotówka wygra, ale ze znakiem zapytania tytułu. Oczywiście to jest taki chwyt, tak, to jest taki chwyt, żeby nie zająć stanowiska, żeby zasygnalizować, o czym będzie, bo to są koncepcje pewne, dlatego z, piszemy o tym ze znakiem zapytania. Chociaż są tacy, którzy mówią kategorycznie o tym, że trzymanie gotówki będzie w tym roku zwycięską strategią. Ktoś pisał poprzednio: halo, halo, no przecież nie z inflacją. No właśnie, nie z inflacją, nie w Polsce, ale jak mówimy o, takim, o takich poglądach, no to znowu wracamy na rynek amerykański. Clickbait czy clickbait? Nie wiem, czy clickbait, nie wiem, czy. Gotówka to jest coś, co coś ludzie strasznie szukają w internecie. Ludzie szukają gotówki oczywiście, tak. Właściwie głównie się tym w Każd życiu zajmujemy. By... W większości tak, ale to nie wiem, czy to clickbait. W każdym razie jest streszczenie pewnego artykułu z Bloomberga na analizach.pl. Proszę bardzo, trzymanie gotówki będzie w tym roku zwycięską strategią. To jest zbiór pewnych poglądów. Rafał już wcześniej to sobie tam studiował, zanim to się pojawiło na naszym portalu, za sprawą koleżanek, którego to spisały, przepisały, zanalizowały ten tekst, czyli dokonały, dokonały badania, badania. I o co chodzi z tą gotówką, Rafale? Znaczy, to dwie rzeczy. Pierwsze to jest, Bloomberg ma też swoje, swoje ankiety robi, i, i te, te ankiety z tych ankiet wynika, że dwie trzecie inwestorów w tym roku stawia na gotówkę. I co ciekawe, i detalicznych, i zawodowców, czyli tych instytucjonalnych. W Stanach Zjednoczonych, oczywiście to są badania przede wszystkim Stanach Zjednoczonych, uważają, że gotówka wygra. I warto zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych to no w tej chwili już lokata, tak, czy krótkoterminowe papiery skarbowe, które mogą być traktowane jako gotówka, to są rentowności na poziomie 5%. Więc inflacja w Stanach Zjednoczonych jest szansa na to, że w okolice tych 5% w tym roku zbliży się do tego poziomu. No to pytanie oczywiście, co się będzie działo z cenami ropy naftowej, bo ja obserwuję, Dokładnie rynek ropy naftowej, i zobaczymy, co tam, co tam się urodzi w najbliższym czasie. Ja zakładam, że w najpóźniej, w drugiej połowie, będzie kolejna fala wzrostowa, jeżeli chodzi o ceny ropy naftowej, więc to może trochę popsuć tą perspektywę obniżenia inflacji poniżej 5% w Stanach Zjednoczonych. Natomiast akurat dla Stanów Zjednoczonych to jest dość prawdopodobny scenariusz. Pomimo silnej gospodarki, ta inflacja spada poniżej 5%, więc w Stanach Zjednoczonych już gotówka, znaczy traktowana jako na przykład lokaty bankowe, no da zarobić, znaczy. Ochroni wartość pieniądza. W Polsce nie ma takich szans, znaczy nie ma możliwości. My w najbliższych, najbliższych, według mnie najbliższych dwóch latach będziemy tracili, deponując pieniądze w banku, będziemy realnie tracili. To znaczy, inflacja będzie wyższa niż lokaty bankowe, to wynika oczywiście z poziomu stóp procentowych w Polsce. Natomiast dlaczego gotówka? Bo w Stanach Zjednoczonych inwestorzy boją się, że ta wysoka inflacja to znaczy to, że ta inflacja nie chce spadać w, w lutym, uświadomili sobie, że ta inflacja nie chce spadać tak szybko, jak, jak powinna, spowodowała, że inwestorzy przez, zaczęli powątpiewać w to, że obligacje dadzą y, zarobić, zwłaszcza te obligacje, na przykład dwuletnie. Tam w ostatnim czasie wzrosły mocno zakłady takie spekulacyjne na spadki cen obligacji, czyli wzrosty rentowności obligacji dwuletnich. To się zaczęło w lutym. Ze względu na to, że instytucja, która publikuje raport na temat pozycji spekulacyjnych na kontraktach terminowych, tam miał atak hakerski, więc nie mamy takich cotygodniowych informacji, ale generalnie nastawienie do... zmieniło się. W stosunku do tego, co było w styczniu, to inwestorzy stwierdzili, że tutaj wzrosty rentowności obligacji tych dwuletnich będą odnułowane. I to jest jeden z argumentów za tym, żeby nie, nie być aż tak pesymistycznym, to znaczy Rynki najczęściej przechylają się za mocno albo w jedną, albo w drugą stronę. I teraz oczekiwania na to, że 5,5% stopy procentowe w Stanach to będzie coś, co się pojawi. Ja zakładam, to, że to jest możliwe, natomiast na razie to nie przesądzałbym tego. To znaczy, może się okazać, że. Mm, z pewnym opóźnieniem jednak w Stanach Zjednoczonych, mówię przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, bo w, w Europie na różnych rynkach wschodzących sytuacja może wyglądać inaczej, że z pewnym opóźnieniem ta inflacja jednak znowu zacznie się obniżać stopniowo. Być może teraz już w takim tempie, jak inwestorzy sobie by tego życzyli, to znaczy to, czego oczekują. Dla długoterminowych obligacji tutaj wyzwania mogą być. Większe takie obligacje dziesięcioletnie, bo one dyskontują oczekiwania inflacji w perspektywie trochę dłuższej niż tam kilka e, miesięcy. E, i, I tutaj obawy są moje, takie, że po prostu poziom inflacji generalnie będzie wyższy, czyli inflacja na poziomie 3-4% to będzie coś, co, co będzie w tej dekadzie znacznie częstszym zjawiskiem niż inflacja na poziomie 1-2%, tak jak to było. W ubiegłej dekadzie. I, I dlatego ci, którzy jako alternatywę wybiera, wybieraliby obligacje, mówią, że no nie, no lepiej mieć gotówkę, po prostu tutaj spadki rentowności raczej nie będą duże, więc w perspektywie tego roku na obligacjach się nie zarobi. A z kolei, jeżeli mówimy o akcjach, to boją się, że rynek nie doszacowuje spadku zysków firm. Czyli krótko mówiąc, nawet jeżeli będzie teraz poprawa nastrojów na rynku akcyjnym, tutaj Morgan Stanley za, zapowiada. Ta, że szanse na wzrost są dość duże, to i tak w, w późniejszym okresie, w drugiej połowie roku, rynek akcji będzie słabszy i może nie będą to wielkie spadki z, z dzisiejszych poziomów, natomiast generalnie w skali roku zyski też raczej się nie pojawią, czyli lepiej mieć gotówkę. Gotówka wygra ze znakiem zapytania, bo to ankieta, a szerszy tytuł, dłuższy, to bez znaku zapytania, to na analizy.pl, gdzie jest ten zrelacjonowany, ta, ta ankieta, która się pokazała na Bloomberg, a tutaj jeszcze wrzuciłem, bo wspomniałem się o Morganie przez moment, tak? O Morgan Stanley, tak. który widzi także krótkoterminowy wzrost, ale to nie jest zapowiedź tego, że ten rok to będzie jakaś petarda na giełdzie, tak? Nie, to ich stratek mówi o tym, że patrząc na uwarunkowania techniczne w tej chwili, to, to rynek amerykański jeszcze ma impet, bo. Tak naprawdę, tutaj gdzieś w komentarzach widziałem, się pojawiło, pół roku temu dołek lokalny został w Stanach wyznaczony i, i od tego czasu utrzymywany jest trend wzrostowy. Niezbyt dynamiczny, natomiast, natomiast jest. I, i, i w związku z tym, że nastawienie inwestorów jest pesymistyczne, to szanse na to, że będzie jeszcze w perspektywie na przykład miesiąca, dwóch będą wzrosty, są całkiem duże z takich czynników technicznych, natomiast ten sam stratek mówi, że rynki, to jest statek Morgan Stanley'a, że rynki nie doszacowują skali spadku zysku firm. To znaczy to, co się będzie działo, zwłaszcza w trzecim, czwartym kwartale, to bardzo mocno się odbije na giełdach, ze względu na to, że wtedy będzie przeszacowanie w dół poziomu zysków, czyli krótko mówiąc spadki zysków będą zdecydowanie większe niż to, co w tej chwili, czego oczekuje rynek. I to są, to są komentarze dotyczące oczywiście obecnej sytuacji, można, można się z tym gadać, nie, ale to sporo, sporo, od, to co on mówi ma znaczenie i warto brać pod uwagę, że faktycznie przy scenariuszu FED wpędza gospodarkę w recesję, to wtedy faktycznie ja trochę się obawiam, że Poziom zysków dla firm amerykańskich jest wyceniony za wysoko. Znaczy, oczekiwania na te zyski są zbyt wysoko umiejscowione, spadki zysku będą większe. I znowu Rafał przemknął od tematu pod tytułem gotówka, jako król w, w pewnych ankietach na ten rok do rynku akcji, no bo to wszystko się wiąże. Po drodze były obligacje, oczywiście, ale wracając jeszcze do gotówki. No, gotówka okej, okay, ale jaka? To też już było, to też właściwie powiedziałeś, to przykład y, amerykańskie bony skarbowe, tak? To jest taka gotówka. Tak, przede wszystkim, znaczy, jeżeli ktoś by chciał y, trzymać pieniądze w szufladzie, no to w, przy inflacji, no to jest słaby pomysł, bo okazuje się, że po prostu tracimy, mhm. realnie zawsze tracimy. Natomiast traktując czy lokaty krótkoterminowe bankowe, czy krótkoterminowe inwestycje, na przykład bony skarbowe, czy obligacje takie do pół roku, no to można traktować, że to jest gotówka. To w ogóle świat się tak bardzo zmienił, że tak naprawdę bony skarbowe czy obligacje mogą być na rynkach rozwiniętych traktowane jako gotówka. To jest jedna z rzeczy która w ogóle przewróciła stare koncepcje ekonomiczne, bo kiedyś dług był długiem i obligacje czy bony były długiem, tak? znaczy to, to inaczej było traktowane. Ostatnie 3-4 dekady tak naprawdę to jest tożsame, to znaczy to, to Dług i, i, mhm. i gotówka to jest w zasadzie dla rynków finansowych, jest to nie ma znaczenia, bo można użyć bonów jako zabezpieczenia pozycji itd., itd. Ale wracając do meritum, to krótkoterminowe inwestycje po prostu traktowane gotówka rozumiana jako krótkoterminowe inwestycje, w, przede wszystkim w papiery skarbowe. Ja może przypomnę, że to nie jest rekomendacja, drodzy. To nie jest tak, że mówimy, że to jest na pewno gwarantowany najlepszy pomysł na ten rok. Mówimy o tym, co wyszło w ankiecie Bloomberg'a. Tam, na tamtym rynku, że ta, y, y, takie podejście w tej ankiecie jest bardzo popularne. Tak. Dwie trzecie, dwie trzecie inwestorów jest przekonanych, że nie ma co walczyć. Z przeciwnościami losu w postaci Jastrzębiej polityki Fedu, różnych zagrożeń związanych z inflacją, że gotówka w tym roku wygra. Ja tylko zwracam uwagę, że jak częściej przy sporej niepewności na rynku, kiedy większość inwestorów jest przekonana o jakimś scenariuszu, to częściej realizują się inne scenariusze, bo jeżeli mamy spokojną gospodarkę i mamy takie dość. Trwałe tendencje gospodarcze, to wtedy podłączenie się do większości jest wygrywającą strategią. Natomiast jeżeli jeżeli jest spora zmienność na, na rynku i inwestorzy przechylają się w jakąś stronę, czyli na przykład w tym przypadku obawiają się, czyli biorą pod uwagę wszystkie te ryzyka, które mówią: Nie, ryzyko inflacji stuprocentowych to dla obligacji jeszcze jest za dużo na ten rok, i podobnie dla rynku akcji, czyli przede wszystkim obawy o recesję, ale również o to, gdzie dojdą stopy to skoro kolei niedobrze dla rynku akcji. To najczęściej jest tak, że rynki robią coś, co zaskakuje wszystkich. I żeby być precyzyjnym, choć jest to pewnie niezwykle nudne na być precyzyjnym na, na YouTubie czy w generalnie w mediach, to tutaj pokazuję fragment z tego tekstu na Bloombergu. Dwie trzecie respondentów uważa, że gotówka w ich portfelu pomoże raczej niż obniży wyniki tego portfela w ciągu roku do przodu, tak? No tak, czyli krótko mówiąc, stopę zwrotu na akcje. No właśnie, no i teraz... Tak, stopy zwrotu z tej gotówki. No i, to, no i to takie się robi nudne, jak się tak szczegółowo, tak się precyzyjnie tego podejdzie, prawda? To już nie jest taki clickbait. No, to prawda. No prawie. właśnie, a, a, a znawcy mówili, że na inflację wszystko, tylko nie gotówka. No właśnie, i tutaj też trzeba, bo my mówimy teraz, chodząc mówiąc o tej gotówce, wchodzimy w taki bardzo, taką, wiesz, no tak, w niuans pewien, tak? W niuans, no bo rzeczywiście... Na jak inflacja to nie gotówka, to jak ktoś ma wyłącznie gotówkę w Polsce, w szufladzie. No i tutaj znowu odbijamy się od tego, że te pojęcia z rynku inwestycyjnego, te pojęcia z takiego zupełnie normalnego życia bez uwzględnienia tych praw rynku inwestycyjnego są zupełnie różne i sposób myślenia jest zupełnie inny, albo przynajmniej może nie zupełnie, ale inny. Znaczy trzymanie samej gotówki przy y, wysokich stopach procentowych, wysokiej inflacji, no jest większym wyzwaniem, y, żeby sama gotówka miała pozytywny wpływ na nasz portfel inwestycyjny. Bo to nie, no oznacza, sama, to, gotówka, bardzo... sama gotówka, czyli wiesz, no, banknoty w szufladzie. Banknoty. Tak, w szufladzie. No, no bo wtedy to, to oznaczało, że zarówno na rynku akcji, jak i na obligacji będziemy mieli spadki. Czyli w tym roku po prostu y, obie klasy aktywów zanotują ujemne stopy zwrotu. To się rzadko zdarza, to znaczy. W ogóle głębokie spadki to nie zdarzają się tak często, ale to, że równocześnie spadają um, obli ob ceny obligacji, czyli obligacje, portfel obligacji nie daje zarobić, portfel akcji nie daje zarobić. W Stanach Zjednoczonych to, to są sporadyczne sp przypadki. To jest naprawdę tam pięć przypadków było w historii, sześć z ubiegłym rokiem. E, więc no, to, to już jest większe wyzwanie, bo wtedy zakładamy, że jest bardzo pesymistyczny scenariusz, jeżeli trzymam gotówkę w szufladzie, tak? że mhm. zarówno rynki akcji, jak i obligacji w tym roku będą miały ujemne stopy zwrotu. Wydaje mi się, to mało prawdopodobne, dlatego trochę to na, jakby naciągam, tak i zakładam, że jednak większość tej gotówki ja mogę zainwestować, znaczy mogę albo ulokować nawet, nawet jeżeli, jeżeli to krótkoterminowe jakieś lokaty, tak? nawet miesięczne, no to powiedzmy, nie będę miał w Stanach Zjednoczonych, nie będę miał 5%, tylko będę miał tam 4 z kawałkiem, bo mhm. nie znam tego rynku, ale zakładam, no, że tam banki sobie wtedy za to, że, że trochę płynności. Od, znaczy ryzykują płynnością troszeczkę, to tam trochę to uwzględniają, no to jest wtedy łatwiej. Znaczy, wtedy można powiedzieć, że okej, okay, po prostu na obligacjach na przykład w tym roku nie zarobię. Wojciech pisze, w tej sytuacji można pomyśleć o spółkach dywidendowych z Unii, może to być alternatywa dla gotówki. No tak, tylko ja jedną rzecz, którą bym. Znaczy, ja zakładam, że w ogóle dla Unii Europejskiej, przede wszystkim dla strefy euro, to słabnięcie euro, jeżeli ten scenariusz będzie realizowany, to jest coś, co, co jest pewnym plusem. To znaczy, to jest jedna rzecz, którą warto brać pod uwagę, że wtedy konkurencyjność europejskiej gospodarki, ona będzie trochę wyższa. To znaczy, zwłaszcza jakby to był taki spadek wartości euro stopniowy, nie, nie jakieś gwałtowne ruchy, tylko stopniowo euro się osłabia, no to tam ma to, ma to przełożenie. To znaczy, gospodarka strefy euro jest oparta dużo więcej na handlu, nie tylko wewnątrz wspólnoty, ale Generalnie jest oparta na handlu, i, i, i to jest coś, co, co będzie pomagało tym rynkom. I faktycznie europejskie spółki są wycenione taniej niż amerykańskie, więc tam stopy dywidendy też są nieco wyższe to, w porównaniu z amerykańskimi spółkami. Więc jest to pomysł, natomiast ja mam wątpliwości, jak będzie wyglądała konkurencyjność europejskiej gospodarki w perspektywie kilku lat, bo obawiam się, że. Sporo regulacji idzie w taką stronę, że biznes w Europie będzie prowadzić trudno, a konkurencyjność ze względów regulacyjnych na, wobec firm np. azjatyckich będzie zdecydowanie niższa niż w tej chwili wyceniają to rynki. I to jest dla mnie duże wyzwanie w perspektywie kilku lat. Nie, może nie tego, nie przyszłego roku, ale kilku lat. Lepsze są nasiona papryki. Pisze Tomek. Tomek pisze. Aż to Papry. potem trzeba wyhodować paprykę, tak? I wtedy no tak, ale może ale może trzeba, może wystarczy sprzedać ten nasiona potem, no, w, po jest odpowiednim to jakaś kursie. Kontekcja. To co, przebranżawiamy się? To, <grym> to, czekaj, to ja sobie stopiem, masz, tam, popiszę agrodnicze. i się dowiem, jak na tym zarabiać. Okej. Okay. Czekałem na to. Cebula, panowie, cebula. <grym> no słyszałem, że jest kryzys cebulowy i nie ma cebuli no. i nie będzie cebuli. Pomidorowy, cebulowe, jeszcze jak. jak, jak śledzia nie. bez cebuli zjeść? A skąd masz śledzia? Nie no, śledzia, chyba śledzie sobie. <śla> <śla> za Wiśle. Co za menu poranny. Wiśle w dodatku, tak? Jakaś <śla> cofka była. Dobrze, zrobiło nam się trochę niemerytorycznie, ale wracamy, już przywracamy nasz merytoryczny ton. Sadownicy Live na przykład przy zal pisze. I... Słuchaj, tak, m, przepraszam za taki moment zawahania, co rzadkie jest w naszych live'ach oczywiście, ale może nie zawsze trzeba tak pędzić bardzo gwałtownie, bo mamy oczywiście jest je, jeszcze jeden duży temat na tak zwanym podorędziu. Hmm, czyli to panowie trzymają te legendarne miliardy na kontach ROR. <śledztrę> <śledzimy> to jeszcze, to jeszcze się. <śledzimy> na początku, gdy pojawił się temat o gotówce w portfelach inwestycyjnych. Niebawem czekają na wojny śledzowe śledziowe. Nie ma cebuli, nie ma. Po... bez cebuli nie ma Polski. Ogórki Kiszone wzrost 500%. Serio? O Ponad... Ale to nam się temat zmienił bardzo. No mój. właśnie, tak, bardzo, bardzo mocno nam się temat y, zmienił. Produkt. Ja osiem doniczek Chili na paplicę. Na, 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 na parapecie, na parapecie. Y, aha, to John... określ perspektywę czasu jeszcze. To jest kluczowe. Czy to było do... Do, do papryki, do nasion papryki. Już teraz nie znajdę. To bo Dobrze. Y, pytanie, co w takim razie z surowcami. Aha, co w takim razie z surowcami. No właśnie, co w takim razie z surowcami? Nie no to, co w takim razie z surowcami? Nie pan dzisiaj surowców, ale ty jesteś gotowy na wszystko. To tak, no może... bo jak, jakby moja koncepcja się nie zmienia. Ja to co pewien czas wracam do tego, że y, ceny ropy według mnie... Y, albo jeszcze jedno wachnięcie w dół. Jakby się okazało, że Chiny się nie, nie ożywiają gospodarczo, ale wydaje mi się, po tych danych napiszę artykuł na ten temat, że znaczy pozbierałem dużo, dużo informacji. A, no tak, ale, tym, ale to informacja, że oni obniżają, o czym też mówiliśmy, obniżają ten swój cel wzrostu tak, ale... obniżyła ropę przynajmniej na chwilę. Tak, ale to na chwilę i, i zostało odrobione. Znaczy wczoraj mieliśmy bardzo ciekawy dzień na ropie, bo zaczęło się od spadków, a skończyło się na wzrostach. I rynek skonsumował jakby tą informację, że tam według rządu chińskiego będzie wzrost 5%, a nie 5,5%. Natomiast ja zwracam uwagę na przykład na wzrost wydatków budżetowych, który, które wzrosną około 20%. I warto to brać pod uwagę, bo teraz te wydatki Ale budżetowe. W Chinach, tak? W Chinach, w Chinach, w Chinach, Te wydatki budżetowe, one nie pójdą tak, jak to było w momencie, jak mieli politykę zero COVID, one nie pójdą na um, utrzymanie tej polityki zero COVID, tylko one pójdą na inwestycje, na konsumpcję. Tak? I to jest inna sytuacja. Te 20% wzrost to już, to już ma znaczenie. Oczywiście tam o 7% też wydatki na zbrojenia im wzrosną. Ale generalnie patrząc na to, jak rząd chiński... Y, y... Podchodzi w tej chwili do stymulacji gospodarki, to wczoraj rynki na początku trochę się przestraszyły, że nie będzie takiej stymulacji silnej, i tej silnej stymulacji tak naprawdę ten rynek nie potrzebuje, ale takiej delikatnej stymulacji, która się zapowiada, że będzie, to potrzebuje. Znaczy gospodarka przede wszystkim, a nie rynek, tylko gospodarka chińska. I ropa naftowa bardzo mocno reaguje na to, co się dzieje właśnie z oczekiwaniami wzrostu gospodarczego, a też popytu na surowce energetyczne. I ja zakładam, że Chiny, będą w dość dobrej, będą miały dość dobrą koniunkturę gospodarczą w tym roku i w drugiej połowie roku będą pozytywne zaskoczenia. Oczywiście tam są ryzyka związane z tym, że jak osłabnie Unia Europejska gospodarczo, tak albo będzie kolejna kolejne ruchy Stanów Zjednoczonych dotyczące wojny handlowej, no to to są ryzyka. Ale zakładając, że czegoś się Jakiegoś czarnego łabędzia nie będzie, to jest według mnie bardzo prawdopodobne, że Chiny będą potrzebowały surowców, i dlatego zarówno ropa naftowa, gaz ziemny, jak i, jak i e, chociażby miedź, to będą surowce, które będą rosły. Pytanie, czy już, czy bardziej w drugiej połowie roku? Na rynku surowcowym zmienność potrafi być bardzo duża, przewidywanie takich krótkookresowych wachnięć jest bardzo trudne. Ja zakładam, że ropa w tym roku będzie powyżej 100 dolarów, co najmniej. I to będzie raczej początek trendu, który będzie kontynuowany w przyszłym roku. Chyba, że Fed faktycznie stopy procentowe podniesie na 6% i zdusi gospodarkę amerykańską, co wtedy nie będzie. Ale generalnie dla surowców, według mnie, to jest rok, który będzie całkiem nie najgorszy. Jeszcze warto pamiętać o tym, że my mamy w skali świata gospodarkę wojenną. Nie oznacza to, że cały świat jest w wojnie. Natomiast zmiana, jeżeli chodzi o podejście chociażby do wydatków na zbrojenia, to jest tak duża zmiana, która bardzo mocno będzie przekładała się na surowce strategiczne. Czyli krótko mówiąc, to co się dzieje w tej chwili w gospodarce, w skali świata, makro, to jest jedna rzecz, czyli takie cykliczne wahnięcia, a w momencie, kiedy okaże się, że gospodarki jakoś tam się stabilizują, to zaczną dominować te tendencje, które będą długoterminowo dominowały, czyli większe wydatki na zbrojenia i większe wydatki na przekształcanie gospodarki światowej na tą zeroemisyjną. Jeszcze wrzucam sugestie, propozycje od Wojciecha. Stop czatu na YouTubie, Wrzucam teraz, bo potem tych top czatów no, nie przeglądamy tak intensywnie. Bardziej czekamy na Wasze pytania pod filmami. Więc o właśnie, przypominam, jeżeli nas oglądacie już nie na żywo, to zostawcie pytanie propozycję tematu, albo po prostu pytanie pod filmem na YouTubie. Jeżeli oglądaliście na żywo, to też możecie tam wrócić i zostawić pod filmem na YouTubie. Tam łatwiej jednak znaleźć te pytania. Ale y, propozycja, sugestia. Panowie, może pan Rafał zrobi jakąś puszkę o obligacjach i funduszach krótkoterminowych w USA, w dolarze, bo jakoś słabo z info na ten temat. To, to tak funduszy by... za wiele nie ma, bo to też warto. No to krótka puszka by była. No. Okej. Okay. <gry> krótka, <puszka. gry> krótka puszka. Zamiast krótkiej piłki to krótka puszka. No właśnie. Mhm. To, że będzie wojna handlowa z Chinami to raczej szary łabędź pisze Radosław. Tak, chodzi o skalę tego, jak mocno rząd amerykański by się zdecydował, bo to też uderzy w Stan Zjednoczony, to nie ma wątpliwości, jakby mhm. taka pełna eskalacja, a e... też firmy amerykańskie. Paweł pisze, widziałem gdzieś taki wykres, który pokazywał, że najgorsze odczyty TPS, czyli zysków na akcje są około 9 miesięcy po dołkach na indeksach. Czy w związku z tym właśnie te oczekiwania spadków zysków nie są już w cenach? No bo mówiłeś, że te zyski jeszcze się pogorszą. A tak, też widziałem ten wykres. Tak, tylko że no, zakładam, że mówimy o Stanach. Natomiast problem no, tak. jest taki, że... Że te spadki, które nastąpiły na SP 500, które nastąpiły w ubiegłym roku, to ok. Zdyskontowanie spowolnienia, tak? czyli powiedzmy, gospodarka amerykańska ma tam kwartał 2 spadku PKB 1,5%. Tak? To, to jest coś, co, co przekłada się wtedy na spadki zysków amerykańskich spółek, powiedzmy tam 7-8%, to jest taki poziom, który można przyjąć przy takim scenariuszu, zostały wycenione te spadki na poziomie powyżej 5%, znaczy patrząc na to, co, co rynek wcześniej dyskontował, no to można przyjąć, że te spadki właśnie w takiej skali 5-7% to zostały wycenione, plus oczywiście kwestie były związane z tym, że tam był, yy, sporo spekulacji było w 2021 roku, więc rynek spadł więcej niż to wynikałoby z tych Zmian, oczekiwań, jeżeli chodzi o e, wyniki. Natomiast problem jest taki, że jeżeli faktycznie Fed spędzi gospodarkę amerykańską w głęboką recesję, no to wtedy spadki zysków będą większe. Znaczy historycznie to są co najmniej 20% spadki w takiej sytuacji, że gdy gospodarka wchodzi w recesję. No i tego raczej rynek nie wycenił. To znaczy, w, w takim scenariuszu obawiam się, że to te, te dołki z ubiegłego roku to były za wcześnie. Jeżeli rynek w tej chwili by się przestraszył, gdyby okazało się, że FED jednak jest zdeterminowany z stopami procentowymi powyżej 6%, to obawiam się, że wtedy to scenariusz takiej głębszej recesji, czyli tych spadków, spadek zysków o 20% jest dopiero przed nami. Ja zakładam, że aż tak nie, no, FED nie, nie sądzę, żeby chciał aż tak mocno schłodzić gospodarkę, więc w każdym innym scenariuszu może być tak, że po prostu rynek amerykańskich akcji, nawet przy tych wyższych stopach procentowych, on po prostu będzie w trendzie bocznym. To znaczy, poczekamy na poprawę koniunktury, nie, nie musi być spadków zysków, po prostu inwestorzy poczekają, że w pewnym momencie amerykańskie firmy sobie zaczną radzić ponownie dobrze, bo koniunktura się poprawi. I to jest według mnie trochę bardziej prawdopodobny scenariusz. Dlatego zakładam, że tutaj sporo jeszcze na rynku amerykańskim może być takich zaskakujących ruchów i w górę i w dół. Ale ta, taki trwalszy trend to chyba w drugiej połowie tego roku mógłby się pojawić, jeżeli mówimy o amerykańskim rynku akcji. Skaczemy po tematach dość intensywnie tym razem. To teraz jeszcze temat zaplanowany i zapowiedziany w opisie. No to znowu wracamy do dolara, bo wcześniej już był wykres euro-dolara na samym początku naszego live'a. Tu jest taka teza, że to odbicie do dolara wygląda jak raptem tak słaby cień. Blady cień tego, co było w 2022 roku? To jest. Ponieważ ja pokazuję swoje nastawienie i często prezentuję to, co, czego ja się spodziewam, ja zakładam, że dolar będzie w trendzie wzrostowym, ale właśnie między innymi dlatego pokazuję, że są inne opinie na rynku i te argumenty też są całkiem sensowne. Więc to nie jest tak, że ja zakładam, że się nie mylę i jestem przekonany, że tak, tylko teraz dolara i już w ogóle. Nie ma żadnych innych ryzyk. To jest artykuł o tym, który mu, mówi, mówi m.in. o tym, że w porównaniu z tym, co się działo w ubiegłym roku, kiedy rynek został zaskoczony skalą podwyżek stóp przez Fed, to umocnienie dolara w tej chwili, a też jest rynek zaskoczony tym, że inflacja jest wyższa i że, że Fed będzie podnosił stopy procentowe, to widać chociażby w rentownościach dwuletnich obligacji, które się rosły, to w porównaniu z. Tym, jak reagował dolar w ubiegłym roku, kiedy praktycznie ten trend umocn umocnienia dolara był cały czas kontynuowany i, i e, dopiero do października, tak, i wtedy cały czas e, praktycznie nie było zbyt nie było silnych korekt, to znaczy cały czas była presja na umocnienie dolara, to teraz w lutym to, to zachowanie dolara nie jest aż tak mocne, to znaczy jest dużo słabsze. Patrząc technicznie, tak, skala ruchu zeszliśmy z poziomu 1,10 do poziomu poniżej 1,06. W ciągu miesiąca to skala ruchu też nie odzwierciedla tego, co się działo w ubiegłym roku. Reakcja na kolejne informacje o podwyżkach stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, znaczy to, że Fed będzie bardziej jastrzębi, też rynek tego nie odzwierciedla, jakby dynamiką ruchu. Drugi argument, że równocześnie Europejski Bank Centralny też jest coraz bardziej jastrzębi, to znaczy Krystyna Lagarde w ostatnich wystąpieniach i większość przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego też jest bardzo jastrzębia, więc nie ma takiego dysonansu, jaki był w pierwszej połowie ubiegłego roku, kiedy Fed był jastrzębi, a Europejski Bank Centralny. Był znacznie łagodniejszy. Mówię o Europejskim Banku Centralnym, bo dla dolara to jest przeciwwaga. To znaczy, to ma bardzo duże znaczenie, jeżeli mówimy o sile dolara. Najczęściej jest tak, że jak euro słabnie do dolara, to inne waluty również. W mniejszym, a w większym zakresie, ale również słabną. Więc tych argumentów za tym, że ten raj dolara, który był w ostatnich tygodniach, jest słabszy, jest sporo. Ja zakładam, że po okresie teraz umocnienia euro, my jednak w kolejnych tygodniach będziemy mieli kolejną falę umocnienia dolara. No i pytanie kto ma rację. Pokazuje, że są inne opinie niż moja. I tak z innymi opiniami też będziecie mieli okazję się zetknąć jutro, bo jutro nie będzie Rafała, jutro będzie z nami Magdalena Polan, główna ekonomistka do spraw sporego kawałka świata, rynki rozwijające się, emerging markets Europa, Margin Markets, Afryka i dużo jeszcze. Z PG, PGIM Fixed Income. PGIM to wielka instytucja zarządzania aktywami. P to w tytule kiedyś, kiedyś to było um, Prudential, więc znana marka. PGIM Fixed Income, Magdalena Polan. Jutro o 8.45. A teraz jeszcze jeden temat, który mamy zap zapowiedziany. Mamy staglację kropka, I, dla, i oczywiście wiele ciekawych zdań z tym wywiadzie, ale dlatego zdania zdecydowaliśmy się też pokazać i w takim powiedzmy mini przeglądzie prasy krajowej. Tym razem zachęcić was do tego, żebyście sobie poczytali wywiad z profesorem Jerzym Hausnerem, który jest w Newsweeku, a także na stronach Onetu jest do znalezienia i tam pada właśnie takie zdanie, mamy stakflację, kropka. I ja nie mam, wiesz co Rafał, ja, ja nie mam jakiegoś wielkiego problemu z tym, że rządzący tak uprawiają pewną propagandę taką pozytywną, tak? No bo każdy rządzący tak, tak robi. Do pewnego momentu to być może tak trzeba robić, wiesz, żeby ludzie jednak momentu. do pewnego momentu, wiesz, bo... no co? Ten moment czy, minęli już dawno temu. Tak? Ta, aha, no tak. tutaj możemy się różnić, tak, bo wiesz, jak Wiesz, tak samo, posłuchaj, tak samo było. Wielkim, nie chodzi o to, żeby okłamywać ludzi, ale może tak, wiesz, niekoniecznie trzeba wprowadzać taką ponurą atmosferę, że o jest źle, będzie fatalnie, będzie jeszcze gorzej. Od tego są byli politycy być może byli e, politycy, byli ministrowie, byli premierzy. Tutaj Jerzy Hausner, czyli były wicepremier od gospodarki. Swego czasu, a także były członek Rady Polityki pieniężnej, Ostro się przejeżdża po tym, co się dzieje rzeczywiście. tak? I w, mamy frację, państwo budujące oligarchię i prezesa Obajka, który zaczyna prowadzić półsamodzielnie własną politykę gospodarczą. Mówi profesor Jerzy Hausner, były wicepremier. No znaczy tutaj, oczywiście, z, biorąc pod uwagę, że to też jest polityk. To ja bym zwrócił kilka, na kilka rzeczy uwagę. Pierwsze to to, że staklację mamy, znaczy jest wysoka inflacja i wzrost gospodarczy w tej chwili będzie poniżej zera, według mnie, w pierwszym i drugim kwartale, rok do roku. I kwartał do kwartału też nie będzie zbyt dobrze, więc są oba warunki spełnione i, i warto o tym mówić prosto. A dlaczego to jest ważne? Bo w momencie, jak zacznie spadać inflacja, to zaczną się problemy budżetu. To znaczy to, co w tej chwili na przykład też. Ja bym wolał, żeby jednak politycy mówili wprost o całości chociażby wydatków, które są ponoszone przez sferę budżetową, a nie tylko o tym, co, czym się mogą pochwalić, tak, że mają niski ten budżet oficjalny, natomiast nie, nie, nie pokazuje na przykład tego, co zostało sfinansowane przez PFR czy BGK. Nie pokazuje też tego, co się dzieje na przykład w całej sferze finansów publicznych, tak? bo budżet to jest tylko część, tej, to jest jedna trzecia mniej więcej tego, co, co rząd wydaje. I, I problem zacznie się w momencie, i powtarzam to, ale podkreślam, problem w budżecie zacznie się pojawiać wtedy, kiedy zacznie spadać inflacja. W związku z tym, że w tym roku będzie stymulacja fiskalna, czyli rząd przed wyborami sfinansuje... Kolejne jakieś programy, nie wiem jakie to będą, ale zakładam, że będą, to zakładam, że deficyt w tym roku przekroczy 6%. Ten rzeczywisty deficyt. Znaczy, czy, to, czy to zostanie sfinansowane przez Ministerstwo Finansów i obligacje skarbowe pójdą, czy to będzie BGK, to nie ma znaczenia z punktu widzenia postrzegania tego, jak co się po Polsce działo. Po prostu będzie duży deficyt, inaczej się tego nie da zrobić. Natomiast jeżeli nie będzie wydatków fiskalnych, to nasza gospodarka będzie miała problem, żeby się odbić szybko. To jest też wyzwanie. Polityczne, bo jeżeli i profesor Hausner też o tym mówi, jeżeli w, w, pozwolimy na to, żeby gospodarka weszła w taką fazę stagnacji, związaną z tym, że ludzie zaczynają oszczędzać, też bo muszą, tak? bo, bo zostali zubożeni przez inflację, to będzie taki moment, w którym po prostu firmy też decydują się na to, że zaniechają inwestycji, czyli z niskiego poziomu inwestycji. Ostatnie dane pokazały, że nie jest tak źle z inwestycjami, one trochę wzrosły, natomiast jeżeli inwestycje znowu spadną, to my mamy taką pułapkę, w której możemy się znaleźć na lata że po prostu nie będzie wzrost gospodarczy, to nie będzie jak głęboka recesja, tylko wzrost gospodarczy będzie tam 1%, powiedzmy, a inflacja będzie 7-10% i będzie się utrzymywać przez dłuższy czas i trudno będzie z tego błędnego koła wyjść. To są wyzwania. Drugim wyzwaniem jest to, że mm, mm, jeżeli patrzymy, a tutaj widzę, że tak, najważniejszym tak, tak. problemem gospodarczym jest wyjście z inflacji, czyli połączenie inflacji i wzrostu. Rafał Rafał, 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 bo jak poruszysz pod nosem, wiesz, tak, cy, cytujemy to wyraźnie, Najważniejszym w tej chwili problemem gospodarczym jest wyjście ze stagflacji, czyli połączenia wysokiej inflacji i niskiego wzrostu gospodarczego. Trzeba w perspektywie dwóch lat znacząco ograniczyć tempo wzrostu cen i odbudować dynamikę wzrostu gospodarczego, bo w gruzach legła koncepcja zasilania go przez nieustanne pobudzanie konsumpcji wydatkami publicznymi itd. No i to jest konsekwencja złej polityki gospodarczej bazującej na tym, że w zasadzie dbamy tylko o konsumpcję, bo wtedy uzależniamy się od tego, że możemy stymulować konsumpcję, a możemy, możemy ją stymulować dlatego, że między innymi. PiS podniósł podatki, mniej więcej o 4 punkty procentowe od 2015 roku, sumując wszystkie podatki, które, które podniósł. Plus jeszcze podatek inflacyjny dał pieniądze na to, żeby przeznaczać dodatkowe pieniądze na konsumpcję. Plus jeszcze te 150 miliardów, które sfinansował NBP. W skupując obligacje skarbowe. To też jest coś, co, co spowodowało, że tych pieniędzy pojawiło się w gospodarce więcej. I w tej chwili mamy sytuację, w której gospodarka jest niestabilna, czyli mamy inflację i jest problem, w jaki sposób zapewnić stabilność gospodarce, żeby rozwijała się w trochę dłuższej perspektywie. Do tego są potrzebne inwestycje. No, ja nie jestem czarnowidzem, to znaczy zakładam, że gospodarka jest w stanie sobie radzić, to znaczy inwestorzy są w stanie akceptować wyższy poziom ryzyka, natomiast to są wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć. I prostych rozwiązań tutaj nie ma. Więc to, co czeka polską gospodarkę w perspektywie dwóch, trzech lat, to jest spora zmienność, to jest spore wahania dotyczące i tempa wzrostu i poziomu inflacji. Po prostu my będziemy mieli taką sinusoidę, mam nadzieję, że inflację opadającą, a gospodarka PKB rosnącą. Natomiast warto ten artykuł przeczytać, bo tam jest parę rzeczy dotyczących też innych obszarów gospodarczych, które będą miały znaczenie. Natomiast no to mnie najbardziej interesuje właśnie to, żeby mierzyć się z rzeczywistymi problemami, a nie ukrywać je opowiadając o tym, że są... Świetne warunki, świetne perspektywy. Ryzyk jest całkiem dużo dla polskiej gospodarki, ale nie jest sytuacja tak tragiczna, że za chwilę będzie katastrofalna recesja. To jest mało prawdopodobny scenariusz. Trochę może to ryzykowne, że włożyliśmy do naszego timeline'u dzisiaj człowieka pol, ekonomisty, który był zaangażowany politycznie. Mówię był, bo pewnie ma swoje sympatie, ale w polityce raczej nie jest już od dawna. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby biegał się jakieś stanowiska. Też oczywiście. Opinie różne, wasze również, które szanujemy i które też pokazujemy. Zachary pisze, przecież to nie jest prawda, że stymuluje się tylko konsumpcję. Inwestycje rządowe istnieją również, oczywiście. Jak w COVID-zie trzeba było z dnia na dzień podejmować skrajnie trudne decyzje, to jakoś pomysłów nie było u pana Hausnera i innych. No i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, tyle. W, w, kończymy ten wątek oczywiście zachęcamy do dyskusji na temat tego jaki jest i jak powinno być ale to już jest ostatni punkt dzisiaj naszego live'a jutro Magdalena Polan PGM Fixed Income prosto z Londynu się łączymy i rozmawiamy o Chinach między innymi o Fedzie oczywiście też będzie, no bo to są rzeczy, które które są istotne, chociaż oczywiście dzisiaj rozmawialiśmy, zobaczymy, jakie jutro poglądy przedstawi pani Magdalena Polan, do której oglądania gorąco, gorąco, gorąco zachęcam. Zachęcam do tego, żeby zostawić też komentarze pod filmem, jeżeli nas oglądacie już nie na żywo. Jeśli nas oglądacie na żywo, to też możecie zostawić komentarz pod filmem. Niekoniecznie na to w czacie, na YouTubie, potem pod filmem, potem dłużej, jakoś to łatwiej dostępne oczywiście i można z nich zrobić użytek, na przykład mogą być sugestie o jakiegoś tematu. Tu propozycja, żeby zrobić jakąś puszkę, Rafał, o tych krótkoterminowych yy, obligacjach amerykańskich, yy, funduszach krótkoterminowych amerykańskich, czy, czy dolarowych może bardziej w ten sposób. mówię że to nie jest długa lista, no to o tym bardziej może warto o tym pomyśleć, a może w kup fundusz live to zrobimy, Bo mamy przecież ten drugi format na kanale YouTube'owym Platformy Inwestycyjnej Kupfundusz. W tym tygodniu też nie będzie, bo nie było już poprzedni czwartek, ale potem wracamy intensywnie i mamy już na horyzoncie kilka kolejnych działań na kanale YouTube'owym Platformy Inwestycyjnej Kupfundusz. A teraz już serdecznie dziękuję. Tak się uśmiechasz, uśmiechasz, jakbyś chciał coś powiedzieć jeszcze. Nie, ja tutaj czytam komentarze. Niektóre A. tam sobie przeczytałem, ale A. nie będę ich czytał. Ja nie będziesz się czytał głośno, bo kończymy już, tak? Tak, tak, kończymy już. Thank you, goodbye. Dziś, jutro piszę. No, no, jak ładnie. Tak, jak ładnie, tak. tak thank no. you. I <laughs> e bye. Thank you. To thank you, to thank you wszystkim i e bye. Do jutra. A z Rafałem widzimy się, drodzy, w piątek dopiero. Tak, tak, w piątek. Pa, pa. W, czwartek gondzie, w, w, w czwartek naszym gościem będzie Mariusz Jagodziński z Aziofans. TV. To dzięki wielkie, do zobaczenia, do zobaczenia jutro, a Z Rafałem, do zobaczenia w piątek.